Reprezentacja suwalskich karateków przygotowuje się do udziału w Mistrzostwach Europy Seniorów i Juniorów Danii. Wrócili właśnie ze zgrupowania kadry narodowej Karate Shinkyokushin w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki Dojo Stara Wieś. Miało ono na celu weryfikację aktualnej kondycji i przygotowania zawodników do startu w Mistrzostwach Europy. Udział w zgrupowaniu wzięło dwóch naszych juniorów, Aleksandra Mozerys oraz Krzysztof Alicki. W piątek zrobiliśmy dwa treningi, w sobotę trzy treningi, w niedzielę dwa treningi, także zawodnicy mogli potrenować sobie tak jak trzeba właśnie, a przy okazji sprawdzić się, bo to jest najważniejsze, żeby na tym zgrupowaniu właśnie, ja też jestem jako trenerem kadry narodowej juniorów, więc przy okazji oglądałem właśnie tych wszystkich juniorów i sprawdzamy wtedy po prostu, jak juniorzy są na jakim etapie teraz aktualnym przygotowawczym i tłumaczymy po prostu, jak robić, co robić dalej, prawda, za sobą, żeby ten szczyt formy trafił na te Mistrzostwa Europy, które będą za 4 tygodnie w Danii. Na zgrupowanie przyjechało 70 zawodników, w tym kilku medalistów Mistrzostw Europy z Węgier. My też mamy kilku medalistów Mistrzostw Europy w Polsce, więc także dobrze właśnie było skonfrontować ich. Mieli okazję sparować z zawodnikami już medalistami Mistrzostw Europy, czyli myślę, że to ich też podbudowało, bo źle nie wypadło. To jest najważniejsze, nikt tam z nimi nie przegrał, także to jest najważniejsze, że są na etapie dobrym. W najbliższy weekend karatecy przejdą jeszcze jeden etap startowy – Mistrzostwa Makroregionu. No a potem kogoś zostaną ku Mistrzostwa Europy, tam chcemy zdobyć te medale też i wrócić z nimi. W Danii o mistrzostwo w dwóch kategoriach walczyć będzie około 50-osobowa kadra narodowa z Polski. Ostatnie lata pokazują, że Polacy potrafią walczyć i zwyciężać. Na medale liczą też juniorzy z Suwałk.